Cześć, tu Raven i dzisiaj porozmawiamy o Małym Księciu. Mały Książę autorstwa Antoniego de Saint-Exupéry'ego. Nie ma francuskiego akcentu, nie oszukujmy się. Ale nie o tym dzisiaj. I również nie o samej książce, gdyż dzisiaj porozmawiamy o ekranizacji Małego Księcia w reżyserii Marka Osborna. Mam nadzieję, że nie zrobią hałas z filmu. Premiera we Francji była 22 maja 2015 roku, a w Polsce będzie to 7 sierpnia 2015, czyli już niedługo. Z gatunku jest to oczywiście animacja, przygodówka, fantasy, takie klimaty, więc co nieco o fabule. Więc oczywiście będzie historia oryginalna, czyli mały książę mieszkający na pewnej asteroidzie, przybywający na Ziemię. Oraz przeplata się to z drugą historią, już współczesną. Główną bohaterką jest 9-letnia dziewczynka, która jest dość zagubiona oraz nieszczęśliwa. A jej życiem kieruje matka, która rygorystycznie egzekwuje wszystkie zasady i reguły i ma po prostu przechlapane, biedna. Całe życie z góry na dół ma już ułożone, musi być perfekcyjną panią dorosłości, aż do czasu, kiedy poznaje swojego sąsiada, czyli ekscentrycznego staruszka, który jest uważany przez wszystkich jako takiego trochę... Jest wyprodukowany w dwóch technikach. Właśnie ta współczesność, o której mówiłam, jest w tej takiej animacji, którą znamy. Ale też jest ten drugi właśnie świat. Świat Małego Księcia, w którym wykorzystano technikę klatkową. W ogóle postacie są z papieru. Na podstawie oryginalnych rysunków Antoniego, które widzimy w książce. Więc to by było tyle na dziś. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.